Środa, 17 maja, dzień dobry. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła już w Polsce tysiącom dzieci, a doceniamy to tak naprawdę wszyscy. No i doceniają to mieszkańcy Opola, tak jak i prezydent, który postanowił uhonorować Jerzego Owsiaka i całą Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się to dzisiaj o godzinie 12 na wyspie Bolko. Mały drewniany mostek będzie od dzisiejszego dnia nosił imię Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A tutaj, w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, o godzinie 13 odbędzie się spotkanie z Jerzym Owsiakiem, gdzie odbierze on nagrodę za zasługi dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj spotka się z wolontariuszami, z mieszkańcami Opola, z lekarzami czy ordynatorami oddziałów tych szpitali, gdzie znajduje się ten sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, który ratuje życie i zdrowie dzieci i nie tylko. Na to spotkanie jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Ono będzie otwarte, a my życzymy, myślę, że wspólnie z Państwem, Jerzemu Owsiakowi, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.